Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale GameTroll TV. Ja mam na imię Piotrek i opowiem Wam dzisiaj o grze planszowej pod tytułem Minecraft Portal Dash. Minecraft Portal Dash jest to gra planszowa, kolejna seria serii Minecrafta, która została wydana na polskim rynku. Pierwszą taką grą była zielona gra, również wydana przez Ravensburgera. Nie tylko to była gra rywalizacyjna, a to jest gra kooperacyjna. Poza tytułem i światem, w którym to się odgrywa, tych gier nie łączy zupełnie nic. A jeśli chcielibyście się czegoś więcej o tej zielonej grze dowiedzieć, zapraszam na recenzję. Link macie w opisie nie, mojego autorstwa i będziecie już wtedy wszystko wiedzieli o tej grze. Natomiast jeśli chodzi o Minecraft Portal Dash, jako się rzekło jest to gra kooperacyjna, czyli razem będziemy współpracować po to, żeby osiągnąć konkretny cel, czyli będziemy chodzić po pewnej planszy, co za chwilkę zobaczycie, która będzie konstruowana co grę, więc będzie wyglądała troszeczkę inaczej, a na końcu będziemy mierzyli się z różnymi bosami i im lepiej wyekwipujemy się w trakcie gry, tym łatwiej nam ta na końcu walka pójdzie. Jest to gra, którą możemy sobie w sugerowanej cenie detalicznej kupić za 179 złotych, ale jeśli dobrze pogrzebiemy w internecie, no to możemy za 135-140 złotych maksymalnie kupić tę grę i już może cieszyć nasze oczy i już może znaleźć się na naszym stole. Tak więc jeśli jesteście zainteresowani a planszową adaptacją tej niezwykle słynnej komputerowej gry, która ukazała się w 2011 roku, to bardzo proszę w 2022 nadchodzi planszowy Minecraft Portal Dash. Herbaty Wasze w dłoń i jedziemy z tematem. Pierwszym krokiem, który musimy wykonać, chcąc zagrać w Minecraft Portal Dash, jest ułożenie takiego dużego kwadratu składającego się z 64 mniejszych kwadratów. Robimy to za pomocą takiego elementu, który pomoże nam go ułożyć. Kiedy to już zrobimy, obok niego kładziemy taką specjalną kartę zadań, którą będziemy musieli realizować w trakcie rozgrywki. Kartę kładziemy stroną zależną od liczby graczy biorących udział w zabawie. A teraz ułóżmy planszę. Na początku kładziemy element startowy, dalej kładziemy jeden z dostępnych elementów w formie odkrytej. Kolejne w formie zakrytej i ostatnie miejsce, gdzie będziemy mogli się znaleźć dopiero po realizacji zadań, kładziemy na końcu. Jest to przygotowanie planszy na pierwszym poziomie, ponieważ gra ma łącznie 5 poziomów trudności. Aby przygotować gry na wyższych poziomach niż podstawowy, należy sięgnąć do instrukcji na stronę 15. Tam macie z jakich bossów, z jakich potworów korzystacie, jak również z ilu elementów musi składać się wasza plansza. Ale zacznijmy od podstaw. Kiedy przygotujecie już planszę, pora teraz przygotować Waszego finałowego bossa. Wasz finałowy boss na razie nie znajduje się na planszy, kładziecie go gdzieś obok jego głównej planszetki i z nim zmierzycie się dopiero na końcu Waszej przygody. Chcąc przygotować bossa, kładziemy serduszko na maksymalnej liczbie jego żyć. Pamiętajcie, że bossów w grze mamy łącznie dwa, tak dla różnorodności, i Wasi bosowie mają dwa poziomy trudności. Łatwiejszy i trudniejszy. To teraz pora przygotować potwory. Czyli najpierw poniżej planszy kładziemy sobie taką klatkę. Po tym z instrukcji dowiadujemy się, na jakim poziomie są jakie potwory. I potwory te część kładziemy na planszy, część kładziemy poniżej planszy. Na planszę kładziemy trzy potwory w miejscu, gdzie znajdują się klatki, a resztę w losowy sposób umieszczamy poniżej przy naszej klaterce. 40 przemieszanych przedmiotów, które będziemy zdobywać w trakcie gry, kładziemy gdzieś blisko planszy. A te specjalne neterytowe w liczbie 8 sztuk kładziemy tak blisko, żeby każdy je widział. Teraz na każdego z graczy, który dobiera taką planszetkę na początek. Przygotowana plansza gracza wygląda właśnie w ten sposób. Wypełniacie serduszkami życia swoją planszę do maksymalnego poziomu i bierzecie jeden ze czterech zestawów kolorystycznych i kładziecie na górnej części waszej planszetki. Na zbroi kładziecie jedno serduszko. Dobieracie również kartę pomocy. Gracz, który będzie pierwszym graczem dobiera dwie białe kosteczki, kości walki znajdują się gdzieś blisko Was. Na koniec przygotowania wystarczy wybrać pionek, który najbardziej was opisuje, ponieważ mamy kilka rodzajów. Do wyboru i umieszczamy go na polu startowym. Kiedy to już zrobicie, możecie już zacząć grać. Celem waszej gry jest wykonanie wszystkich trzech zadań, po to, żeby móc dotrzeć na ostatnie pole. Bez rozwiązania tych zadań nie będziecie mogli tu dotrzeć. A kiedy tam już do trzecie pojawi się boss, którego musicie pokonać. Kiedy go pokonacie, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby natychmiast ogłosić zwycięstwo. Jesteście tutaj jednak troszeczkę ograniczeni czasowo. Zadania musicie realizować dosyć sprawnie i teraz zanim zdejmiecie ostatnią kosteczkę z pierwszego rzędu, musicie zrealizować zadanie A. Zanim zdejmiecie ostatnią kosteczkę z rzędu drugiego, musicie mieć zrealizowane zadanie B. I zanim zdejmiecie ostatnią kosteczkę z rzędu trzeciego, musicie mieć zrealizowane zadanie C. Grę przegracie również natychmiast, kiedy znikną wszystkie kostki zasobów. Przegracie również w momencie, kiedy życie chociaż jednej postaci zostanie sprowadzone do zera. Wszak jest to gra kooperacyjna, więc wygrywacie wszyscy lub przegrywacie wszyscy. Na początku rzucacie tymi dwoma kostkami. Te dwie kostki to kostka bloków i kostka potworów. Najpierw rozwiązujecie kostkę bloków. Kostki z bloku dobieracie tylko z poziomu, z którego aktualnie bierzecie. Nie możecie brać z poziomu niżej. I kostkę możecie wziąć tylko wtedy, kiedy widzicie jej górną część. Jak również macie odsłonięte dwa boki. Wtedy bierzecie tę kostkę i możecie ją wykorzystać na dwa sposoby. Za chwilkę wam pokażę, jakie. Kiedy tę kostkę wykorzystacie, odrzucacie do pudełeczka. Pierwszy sposób, w jaki możecie wykorzystać tę kosteczkę, jest to realizacja zadań, które doprowadzą Was do końca rozgrywki. Kosteczkę możecie położyć na dowolnym z tych pól. Zasada jest jedna: jeśli kładziecie w jednej kolumnie, to w tej kolumnie kolejne kosteczki, które będziecie dokładali, muszą być tego samego koloru. I to właściwie jedyne ograniczenie. Drugi sposób na wykorzystanie tych kostek wynika z koloru tej kostki. Kostki również musicie użyć natychmiast po jej dobraniu. I teraz zobaczymy, jakie są to możliwości. Czerwona kosteczka to życie. Gracz, który wyciągnie taką czerwoną kosteczkę, wskazuje dowolnego gracza, który jest na planszy. Nie musicie z nim sąsiadować i ten gracz odzyskuje wszystkie maksymalne punkty życia. Szara kosteczka to naprawianie. Psujemy przedmioty w momencie, kiedy z nich korzystamy, co za chwilkę też zobaczycie. Natomiast, kiedy mamy taką szarą kosteczkę, gracz, który wyciągnął, wskazuje dowolnego gracza na planszy. I ten gracz naprawia wszystkie swoje przedmioty, czyli przesuwa je z dolnego do górnego rzędu. Żółta kostka to nowy przedmiot. Ogólna zasada otrzymywania przedmiotów, jakkolwiek by się to odbywało, jest taka, że kiedy otrzymujecie przedmiot, zawsze dobieracie dwa przedmioty z ogólnodostępnych. Wybieracie sobie jeden, który zatrzymujecie i kładziecie na swojej planszeczce, drugi odrzucacie. Kiedy otrzymujecie nowy przedmiot, możecie go położyć w dowolnym miejscu, o ile jeszcze to miejsce macie, lub możecie zastąpić dowolny przedmiot, który posiadacie. Nie musicie zastępować miecza na miecz, możecie zastąpić dowolny przedmiot, którego po prostu nie chcecie. Posiadać. Czarna kosteczka to możliwość w przyszłości zdobycia neterytowego przedmiotu. Zdobycie tego specjalnego przedmiotu wygląda tak, że dobieracie ze stosu pięć znaczników, wtasowujecie w nie jeden wybrany wcześniej specjalny przedmiot i tyle. Przy pozyskaniu kolejnego przedmiotu dobieracie z tego stosu. Ostatnia kostka jaka nam została to kostka brązowa. Klocek ten możemy położyć na lawie, magmie lub polu dusz. Dzięki temu to pole traci swoje nadzwyczajne możliwości i możemy się przez nie normalnie przemieszczać. Potwory niestety też. Kostkę bloku mamy za sobą, to teraz zajmiemy się kostką potworów. Jak widzicie, wszystkie potwory mają liczbę na sobie i w momencie kiedy wyrzucę tę liczbę na kostce, potwory będą się ruszać. Jeśli wrzucę liczbę, która pasuje do więcej niż jednego potwora, no to cóż, poruszę więcej niż jednym potworem. Jeśli jednak wyrzucę liczbę potwora, którego nie ma, no to wcale nie musi być to dobry znak. Ponieważ muszę wziąć z tej taśmy potworów jednego potwora i w wolnym miejscu takiej klatki muszę tego potwora umieścić. Szczęście jest dopiero wtedy, kiedy nie ma żadnego wolnego pola klatki. Wtedy, tak, możemy się cieszyć. Nic się nie stało. Jak widzicie, potwory mają na sobie dwa znaczniki. Pierwsze odpowiada za ruch. Taka złota strzałka oznacza, że potwór może poruszyć się przez i zatrzymać na polu specjalnym, a taka oznacza, że potwór oczywiście może się poruszać pionowo i poziomo, ale nie może zatrzymać się ani przejść przez pole specjalne. Kolejny element jest to. Obrażenia, które ten potwór nam zada. Potwórami zawsze będzie poruszał ten gracz, który rzucił kostkami, to on wybiera, jaką drogę potwór będzie musiał przejść. Potwór zawsze musi się poruszyć po najprostszej linii do najbliższego bohatera, i kiedy tam się znajdzie, zadaje mu obrażenia, które ma wydrukowane na swojej. Karcie. W grze mamy dostępne 6 rodzajów potworów. Kiedy taki potwór zaatakuje, nie możemy się specjalnie bronić. Jeśli mamy zbroję, najpierw ściągamy punkty obrażenia z tej zbroi, a później z paska naszego życia. Mamy różne potwory, które w różny sposób atakują. Niektóre atakują bezpośrednio, niektóre dystansowo, niektóre atakują wszystkie postacie, które mają w zasięgu, niektóre dodatkowo będą nam coś uszkadzały, tudzież zabierały, więc aby nie ominąć jakiejś specjalnej zasady potwora, zobaczcie jeszcze przed grą na stronie 16 instrukcji, jak dany potwór atakuje. Atakuje. No dobra, kostki mamy ze sobą. Teraz przejdźmy już do akcji. Mam nadzieję, że pamiętacie, że gracz może wykonać dwie akcje. Są to akcje podstawowe lub akcje, które będą wynikały z przedmiotów, które posiadacie. Zacznijmy sobie najpierw od akcji podstawowych, mamy je trzy i są bardzo proste. Pierwsza akcja jest to wzięcie jednej kosteczki z bloku. Nie musimy się sugerować tutaj żadnym kolorem wybieramy dowolny. Ważne, żeby kostka była z jednego rzędu, z którego pobieramy, miała odsuniętą górę i dwa boki. Druga akcja jest to po prostu poruszenie się o jedno pole do przodu. Pamiętajmy, My, że mamy różne pola, na przykład takie, które powodują utratę życia, kiedy na nie wejdziemy. Zwykłe, neutralne pola, pola, na które musimy wchodząc wydać dwa punkty życia, więc akurat ta akcja odpada. I na przykład pola, na które w ogóle nie będziemy mogli wejść, ponieważ są zablokowane. Ostatnia akcja to możliwość naprawienia przedmiotu, czyli po prostu przesuwamy z dołu na górę. W momencie, kiedy naprawiamy zbroję i ta zbroja wyczerpała się, ponieważ nie mamy na niej żadnych punktów życia, w momencie, kiedy ona jest naprawiana, przesuwamy do góry i uzupełniamy ją do maksymalnej liczby serduszek. Poruszanie może być fantastyczną rzeczą, szczególnie kiedy wejdziemy na pole skrzynki. Jeśli wejdziemy na pole skrzynki, wszyscy gracze dobierają po dwa przedmioty, zatrzymują sobie jeden i cieszą się z tego faktu. Oczywiście skrzynka znika po tym, kiedy na nią wejdziemy. Poruszanie się to również eksploracja. W momencie, kiedy wyjdziemy na takie pole, czyli graniczące z najbliższym elementem, który jeszcze jest zasłonięty, odsłaniamy sobie ten element i teraz trzeba go uzupełnić, czyli z pola na dole potworów umieszczamy wszystkie potworki, które znajdują się na tych krateczkach i jeśli są jakieś skrzynki i inne rzeczy, też wędrują tutaj na planszetkę. Korzystanie z przedmiotów jest bardzo proste, otóż jeśli mamy na przykład buty i chcemy się poruszyć, dzięki nim przesuwamy z górnego na dolny rząd o liczbę wskazaną na danym przedmiocie. Jeśli chcemy wydobyć więcej niż jedną bryłkę, z którą dobieramy z ogólnego stosu w Według, zasad, które wam wcześniej opisałem, przesuwamy naszą motykę z górnego do dolnego rzędu. Pamiętajcie, że niektóre przedmioty to są na przykład takie białe czary, które wzmacniają Wam przedmiot, który już posiadamy, więc po prostu nakładacie ten przedmiot jeden na drugi. Rzecz troszeczkę inaczej wygląda, kiedy korzystamy z broni. Ponieważ jeśli jesteśmy naszą postacią blisko jakiegoś potwora, czyli graniczymy z nim pole w pole, możemy go zaatakować, mając broń bezpośrednią. Lub jeśli na przykład jesteśmy od jakiegoś potwora oddaleni, a mamy broń dystansową, również z danego potwora możemy zaatakować. Tylko jak to się robi? Otóż na każdej broni mamy napisane, z ilu kosteczek będziemy korzystać. Bardzo proszę, tutaj będą to trzy kosteczki walki. Następnie musimy rzucić tymi kosteczkami o! Proszę, ale weszło. Po moim epickim jak na mnie rzucie zadałem potworowi trzy obrażenia. Potwór ma łącznie dwa punkty wytrzymałości, więc mogę powiedzieć, że spokojnie go wyeliminowałem. Potwory, które zostaną wyeliminowane idą na koniec kolejki, z której później będą się spawnować na planszy, tak więc one nigdy nie zejdą w stopniu definitywnym. Zawsze potwór, który zostanie zdjęty, wędruje na koniec kolejeczki. Jeśli zadałbym tylko jedno obrażenie z dwóch koniecznych do wymęczenia tego potwora, potwór po prostu by został. Nie są mu przydzielane jakieś Znaczniki, które wędrują razem z nim. Potwora musimy zdjąć za jednym razem, tak jak to ja właśnie przed chwilką uczyniłem. Jeśli pokonam potwora, dobieram dwa przedmioty i jak zwykle zatrzymuję sobie jeden. Natomiast jeśli nie udało mi się pokonać potwora, moja broń, którą go atakowałem, zostaje uszkodzona. To teraz znacie już komplet akcji, jakie możecie wykonać, ale pamiętajcie, co jest Waszym największym celem. Waszym celem jest wygranie gry, czyli najpierw będziecie musieli zrealizować wszystkie zadania, które macie dostępne w grze. Kiedy to zrobicie i ktoś pojawi się na pograniczu ostatniego kafelka, wtedy odsłaniacie ten kafelek, z portalu wyłania się potwór, który będzie przez Was lany na standardowych zasadach i będzie się poruszał też praktycznie tak samo. Kiedy będziecie rzucali kostką, on ma na sobie wszystkie trzy wyniki. Potwory czasem nieco inaczej się poruszają, inaczej atakują w zależności od wyniku, który uzyskacie na kości poruszania potwora. W momencie, kiedy taki potwór atakuje, rozpatrujecie ten atak według standardowych zasad. Kiedy to Wy będziecie atakowali potwora, tym razem nie musicie mu zadać wszystkich obrażeń na raz. Nie. Kiedy zadacie mu obrażenia, odejmujecie po prostu od tego, co mu jeszcze zostało i tak czekacie, aż uda Wam się w końcu sprowadzić jego liczbę punktów do zera, wtedy z automatu wygrywacie grę. Na koniec, jak zwykle, kilka słów podsumowania, i zacznijmy sobie od tego, co już powiedziałem przy zielonej wersji Minecrafta. Otóż jest to gra, która w rewelacyjny sposób łączy pokolenia, żeby nie było. Znam bardzo niewiele osób z sobą również, które grają w Minecrafta, ale skupmy się na tym przypadku młodszy starszy. Jeśli jesteś rodzicem, który wie, że jego dziecko młodzież gra w Minecrafta i chcesz, żeby dziecko zobaczyło, że rozumiesz, że jesteś zainteresowany jego światem, to albo usiądź zobacz, jak on gra, albo właśnie weź taką grę planszową pokażesz mu jakieś inne hobby, a dzięki czemu on opowie o tym świecie, który go interesuje, a ty pokażesz wielkie zrozumienie i na pewno dużo się dowiesz. Jest to fantastyczna rzecz, dzięki której możemy spotkać się przy planszy, przy stole i pobyć troszeczkę więcej czasu razem. Kolejna rzecz, jeśli chodzi o Minecrafta, jest to gra, która jest bardzo prosta w opanowaniu, jest to gra, która będzie regrywalna. Oczywiście można troszeczkę ponarzekać, że no, okej, okay, mogłyby być więcej potworów, mogłyby być więcej takich final bossów zamiast wprowadzenia ich poziomowania. To na pewno wpłynęłoby na regrywalność, ale dzięki poziomom, które mamy w grze i potworom, które pojawiają się różne, jak również miejsca, które mamy do przejścia, jeśli chodzi o planszę, to tak czy inaczej stanowi, że ten tytuł jest bardzo ciekawie regrywalny. Można byłoby ponarzekać, że ten tytuł jest wykonany z elementów, które na które musimy uważać. To pewne kartoniki, które mogłyby być grubsze, ale dzięki temu uzyskaliśmy całkiem niezłą cenę. Tutaj rzeczywiście licencja bardzo mocno nie wpłynie na cenę tej gry, dzięki czemu otrzymujemy taki w miarę tani, regrywalny tytuł kooperacyjny, który jest dedykowany dla tych wszystkich, którzy dopiero zaczynają przygodę z grami planszowymi lub właśnie może to być idealny prezent dla tych wszystkich, którzy po prostu lubią Minecrafta komputerowego i co jakiś czas chciałyby spróbować czegoś innego w tym świecie. Bardzo mi się podoba miejsce, w które wędruje marka planszowa Minecraft, bardzo serdecznie polecam.